Roman, przyjechałeś dzisiaj do Pochni, to jest, tak. To jest twoja pierwsza wizyta tutaj u nas? Można tak powiedzieć, tak, że po raz pierwszy przyjechałem do Bochni i zwiedzam. I już coś zdążyłeś zobaczyć? No fajnie, że przyjechałem teraz do Bochni już nie aż tak z daleka, tak, że nie trzeba było jechać aż 1000 kilometrów z Mołdawii, skąd pochodzę, a przyjechałem tylko z Warszawy, tak, czyli tak 2-3 godzinki i już jestem na miejscu. Czyli co, jesteś teraz w Warszawie, bo ostatnio jakoś, kiedy śledziłem twojego YouTube'a, to jeszcze byłeś związany bardziej z Nowym Sączem, z tego co To chyba akurat ostatnie filmiki moje oglądałeś, tak, przyjeżdżałem po prostu tutaj do kolegi, pojechaliśmy rowerem, bo dużo rowerem jeżdżę, ale na co dzień mieszkam w Warszawie, tak teraz. Mm-hmm. Tak naprawdę pochodzisz z Tiraspolu, tak? Tiraspol, tak, stolica Naddniestrza. Naddniestrza. Jezus, kojarzysz. No, oczywiście, że kojarzę. Powiem ci tak, że Naddniestrze to kojarzy mi się z kilkoma takimi rzeczami. Pierwsze to jest Szeryf Tiraspol. Tak, zgadza się. Drugie z wojną, która tam była między Mołdawią a... Lata 90. Nawet ja tego nie pamiętam. Nie pamiętasz tego, ale to pamiętam takie wydarzenia, takie migawki. Mhm. No i to, że Republika jest nieuznawana. Nie jest uznawana, zgadza się też. Tak. I jak ty się tam odnajdywałeś? Jak ci się żyło? Wiesz co, nie zdawałem sobie sprawy nawet, że to jest coś takiego niezwykłego, zanim nie zacząłem oprowadzać turystów. Jakby nie spojrzałem na swój kraj oczami innych ludzi, tak, i obcokrajowców. No i w sumie mi się wydaje, że robi teraz to samo. Pokazuję Polskę Polakom jakby oczami obcokrajowca, więc tak to jest. No powiem ci, że my tutaj być może nam ten obraz Polski nam tak spowszedniał i być może nie doceniamy tego, co mamy. Ale przyznam, że też oglądałem te twoje pierwsze filmy, bo tak starałem się tak już od samego początku też śledzić tą twoją działalność. No i muszę powiedzieć, że te pierwsze obrazy z Tiraspolu, sam beton, tak, pamiętam, utkwiło mi w pamięci jedno takie twoje zdanie, że tam nie ma miejsca, żeby się spotykać. Mhm. No, mieliśmy w sumie taki problem trochę na wschodzie, ale to też tak się zmienia teraz, bardzo, bardzo szybko to się zmienia, tak? Na plus pod tym względem? No, z jednej strony na plus, z drugiej strony to wiadomo, że to się zmienia tylko jakby ręką jednej osoby i to dla mnie taki trochę minus też, że na siłę tak trochę się zmienia, że mamy jednego monopolistę, tak, czyli ten szeryf, który wspomniałeś wcześniej, który robi porządek. A gdyby nie to, to ludzie by mi się wydaje, że nie potrafiliby trochę zmieniać, tak? Że nie są aż tacy do przodu, a jak są do przodu, jak jest jakaś młodzież, która jest taka bardziej otwarta na świat, to już wyjeżdża stamtąd. I to jest ten problem całego wschodu, nie tylko Naddniestrza, że to jest taki filtr trochę, że jak ktoś jest bardziej ogarnięty, to już tam nie mieszka. No pamiętam też, w jednym z odcinków pokazywałeś na klatkach schodowych ogłoszenia o pracy w Polsce, z tego co pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam. Powiedz mi, dlaczego młodzi ludzie uciekają z tamtego regionu? Nie wiem, bezpieczeństwo, ekonomia, jak to oceniasz? Z tą z pracą w Polsce, to z tymi ogłoszeniami, w ogóle jest bardzo ciekawy, dlatego że ja wyjechałem po raz pierwszy do Polski, to był 2015, i pamiętam, że wróciłem i tak rok później zaczęły się pojawiać ogłoszenia pracy w Polsce. Ja wtedy przeżyłem szok, że jest taka różnica kulturowa, wiesz, pomiędzy tego wschodu takiego ogólnego, a co się dzieje tutaj, w Europie, jak u nas się mówi, czyli w Unii, nie wiem, można tak powiedzieć, tak? I przyjeżdżam do domu i powoli się zaczyna, nie wiem, pojawiać, że nikt nie słyszał o Polsce, tak było, po prostu my byliśmy zamknięci trochę na zachód, a tutaj już trochę później się nauczyłem polskiego, zacząłem oprowadzać też Polaków, Polacy zaczęli przyjeżdżać i coraz więcej ludzi zaczęło poznawać, że tak, o, Polska, polski język, bo pracowałem wcześniej i tak to szybko się zmieniło. Języka polskiego to chyba bardzo szybko się nauczyłeś. Rok, dwa, tak, gdzieś tak. Jeszcze na początku brakowało ci słów, ale teraz w tej chwili... O, dzięki. No, teraz już rozmawiam na co dzień, tak. No. No, ale tak odpowiadając na twoje pytanie, że dlaczego tak ludzie wyjeżdżają? Tak, no, ale jedyne, że na przykład Naddniestrze miało cały czas ten problem. Ludzie cały czas tamtąd wyjeżdżali. Ale dokąd? Rosja? Tak, Moskwa. Moskwa, tak. Moskwa, 40% mieszkańców to Rosjanie. Ty się utożsamiasz z kim? Z Rosją, z Mołdawią, z Ukrainą? Najbardziej trudne pytania dla mnie. Aha. To jest, nie wiem, to jest tak, że jak zapytać Amerykanina, kim on jest naprawdę, wiesz, że tam, nie wiem, skąd on pochodzi, bo jestem taki mieszany, że nie wiem, tam mam i Ukraińców, mam
Nie wiem, czy ja Mołdawian. Ja potrzebuję robić test, żeby zrozumieć, kim ja tak naprawdę jestem, tak? Bo to są terytorium takie przygraniczne, które cały czas się zmieniały. Tam było, wiesz, Osmańskie Imperium, no tak. Rosyjskie Imperium, potem, wiesz, teraz Mołdawia. I Rzeczpospolita była przecież. Rzeczpospolita tam na północy, na Dniestrze też była. Tak, tak, to jest niesamowite. Jak mówisz na północy, to dla mnie troszeczkę tak kosmos, bo dla nas to jest takie skrajne południe już. No, na północy na Dniestrze, tak. Bo na przykład moje miasto jeszcze nie było nigdy, bo dużo ludzi tak się myli i myśli, że teraz jakby cały tak, na Dniestrze było kiedyś Polską. Nie, niestety nie. Twierdza chyba, tak? Przeciwko Osmanom. Tak. To było takie bardziej rosyjskie imperium i tak dalej, ale tam już na północy na Dniestrze, miasto Rybnica już tak brzmi po polsku, tak? Kamionka i tak, no, te miasta są bardzo polskie. No właśnie, polskie brzmiące nazwy miejscowości, a w... Miałeś kontakt wcześniej, zanim zacząłeś jeździć między innymi na te spotkania z Polonią, która tam, z Polakami, może nie Polonią, tylko z Polakami, którzy tam mieszkają, to miałeś z nimi jakiś wcześniej kontakt? No i to już siła YouTube'a, siła internetu, tak, że jak opublikowałem te pierwsze odcinki swojego wyjazdu do Polski, ludzie zaczęli to oglądać i później... Wcześniej oprowadzałem turystów po angielsku, sam się też nauczyłem angielskiego, będąc tam. Już widziałem, jak to się robi i po prostu przerobiłem swoją stronę internetową, dodałem tam po prostu opcję, żeby była jeszcze po polsku. Zrobiłem nową stronę zupełnie. Akurat osoba, która tutaj jest, która mi pomogła z tą stroną internetową i zaczęło dużo przyjeżdżać ludzi. Język polski był po języku angielskim, ale to sam się uczyłeś, tak? Tak, sam. No, i angielskiego, i w taki sposób się nauczyłem. I w jaki polskiego. Sposób się tego nauczyłeś? Bo może tutaj jest jakiś, wiesz, może byś to od razu sobie jakoś zapisał i żebyś jakieś tantiemy mógł z tego dostawać, bo jeżeli ktoś chce się dobrze nauczyć języka, słuchając ciebie, to może mógłby posłuchać, w jaki sposób ty się uczyłeś tego języka. No, ja cały czas jakby mówię innym ludziom, jak to się robi, bo to jest bardzo częste pytanie, mnie zadają, ale mi się wydaje, że nie na wszystkich ten sposób jednak działa. Bo ja się uczyłem z muzyki, ze słuchania i nauczyłem się czytać na początku. I to w sumie tyle. I po prostu to trzeba robić. Jakby to jest mega proste. Chęć i po prostu to systematycznie robić. Czyli wiesz, słuchać, tak jak nic nie rozumiesz, ale słuchasz. Słuchasz muzyki. I powtarzasz, wiesz, próbujesz śpiewać z nimi, tak, z wykonawcą. I to mega pomaga, to w wymowie, we wszystkim. Jakich piosenek polskich słuchałeś? Rapu słuchałem dużo, tak? I słuchałem Łony. Łony ma takie dobre słownictwo, moim zdaniem. On taki, on prawnik jest, tak? Prawnikiem jest. Możliwe. Nie wiem, czy znasz się na tym, ale no on mega fajnie to... no, ma bardzo dobrą wymowę, można powiedzieć, i słownictwo. Od kiedy przyjeżdżasz do Polski, to jest od kilku lat, tak? Cały czas coś cię jeszcze pozytywnie zaskakuje, czy już zdążyłeś też poznać troszeczkę inną stronę Polski? Tak, nie, cały czas mi pozytywnie zaskakuje, zwłaszcza, że po ostatniej mojej szybkiej, ale wycieczki na już zachód, bo dużo Polaków to było też jedno z najczęstszych komentarzy, że bo nie widziałeś nic na zachodzie, tak, bo jak pojedziesz na zachód, to już nie wrócisz, już tam zostaniesz. Jednak pojechaliśmy autem do Francji i po drodze się zatrzymywaliśmy w Luksemburgu, w Niemczech. No i nie było takiego wow, nie było takiego efektu jak tutaj już, wiesz, taka ogólnie Europa, Unia, jak wjeżdżasz tutaj, to masz taki wow, drogi robią się lepsze, wiesz, wszystko, infrastruktura zupełnie jest inna. A już jak jedziesz już na zachód, no nie wiem, no może rysy twarzy się zmieniają, ale nie ma takiego wow, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Może ja tego nie doświadczyłem, może jeszcze dużo nie zobaczyłem, bo to była taka dwutygodniowa wycieczka. Na początku, no rzeczywiście, no jak przyjeżdżałeś do Polski, przywoziłeś też przyjaciół. Pamiętam, że bliźniaczki z tobą kiedyś przyjechały. Tak. Tak, to pamiętam ten ich zachwyt, jak wjechaliście do Rzeszowa. No szczerze powiedziawszy, no Rzeszów to fajne miasto, ale tak, jeżeli byś Polakowi powiedział, że Rzeszów jest jakiś fantastyczny, no to powiedział, wzruszyłby ramionami, poszedłby dalej. Natomiast często to właśnie, tak jak zaczęliśmy tą rozmowę, Polacy właśnie nie widzą chyba tego, co chyba ty dostrzegasz. No właśnie, bo nie chcę tam urażać, nie wiem, ludzi, którzy tam pochodzą z Rzeszowa, ale jak to wrzucałem, te odcinki, to często dostawałem też komentarze, zazwyczaj anonimowe, że to Rzeszów taka Ukraina, no tam już początek Ukrainy, a tam... Nie wiem, no nie zgadzam się z tym zupełnie, bo no jest inaczej, jest inny poziom wszystkiego.
Ja o tym często mówię na swoich filmikach, nie będę już tam powtarzał, że to się różni. Roman, a powiedz mi, jakie są twoje plany na najbliższy czas? Dzisiaj jest Bochnia, Solne Miasto. Nie wiem, czy już w kopalni byłeś, czy dopiero będziesz? Jutro. Jutro. Tak. I co w przyszłości, gdzie w przyszłości pojedziesz i co pokażesz swoim widzom? No takie najbliższe plany, niedawno do mnie przyjechali rodzice i też byli zachwyceni i też te odcinki mają dużo wyświetleń, dlatego że też im się bardzo spodobało. Wyobraź sobie, mój tata nigdy w życiu nie przekraczał granicy jakby zachodnią, tak? On cały czas, on podróżował wszędzie w byłym Związku Radzieckim, on był nawet w Syberii, ale nigdy w życiu nie jechał na zachód, chociaż to jest o wiele bliżej niż Syberia. I był zachwycony. Tak im się spodobało, że oni po kilku miesiącach wyrobili sobie wizy i teraz przyjeżdżają tutaj na stałe. No to świetnie w takim razie. Tak, więc tym się będę, teraz im będę im się trochę pokazywał. Tak? Tak, tak, trochę tak. No to w takim razie życzę Ci wszystkiego dobrego i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. No.